No siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie zakończył się mecz między Anglią a Niemcami w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw Europy. No mecz był na Wembley, był nawet ten Beckham na trybunach, pokazywali go w telewizji. No i Anglia lepsza w tym meczu po golach Kane'a i Sterlinga. Niemcy no mieli szanse swoje, no dużo Niemcy mieli tych szans. Pierwsza połowa powiem, no mogła być, ale mogło trochę lepiej. Końcówka emocjonująca. Po tym golu Sterlinga coś się ruszyło w tym. No i mecz zaczął wyglądać jednak jak hit 1/8, a nie jak tak uspale jak nie wiem, Belgia, Portugalia czy... No jeszcze był taki ciekawy był. Albo Włochy, Austria. Bo te hity w 1/8 tym turnieju lubią być takie jakby powiedzieć średnie, słabe, bez emocji, czy tam nudne, nie? A taki mecz przykład wczoraj Szwajcaria wygrała z Francją po karnych. Czyli Hiszpania w dogrywce wygrała z Chorwacją 5-3, bo Chorwaci w doliczonym czasie gry tam w końcówce dali sobie strzeli im dwa gole, no i było 3-3, no i była dogrywka, no. Tutaj też myślałem, że będzie dogrywka, ale Anglicy w końcówce się, no, obudzili i strzelili te dwa gole, które, no, dały im awans do tego ćwierćfinału, bo na poprzednim Euro, no, odpali z Islandią w 1/8 i nie wiadomo, może Anglicy to Euro wygrają. Bo Anglicy teraz są najbardziej słynni z tej piosenki We Coming Home? Chyba tak to się czyta. Tam śpiewają o, jakby to powiedzieć, śpiewają o, no, sukcesach tam Anglii, tych porażkach, że zwykle na turniejach zawsze mają dobrą kadrę, ale nigdy nie mają wygrać tego turnieju, nie? I wreszcie to zmienić w tym roku, na tym Euro, bo Southgate w 4 meczach Anglicy nie stracili bramki, bo wygrali w pierwszym z Chorwacją 1-0, później ze Szkocją remis 0-0, później Czechy 1-0, no i teraz no nie, z Niemcami 2-0. Choć myślałem, że może Niemcy mogą ten mecz wygrać, bo Anglicy no, jakoś w tej grupie C średnio radzi, niepowalająco, bo no, w tych 3 meczach w grupie Anglicy powinni mieć te 9 punktów, a Niemcy no... Niemcy też jakoś tam w swojej grupie nie pokazywała jakiegoś czegoś super. No wiem, że to jest grupa śmierci, była tam Francja, Portugalia, Węgry. Węgry się nawet postawiły prawie wszystkim drużynom. No i to jest właśnie szkoda, że Polacy tak nie umieli zaprezentować. O, albo Czesi. Czesi też są jakby tutaj takim czarnym koniem, który może awansować do nawet do półfinału, tylko muszą wyeliminować Duńczyków. No. W drużynie Niemiec od pierwszej minuty grał Neuer, później Rudiger, Hummel, no widzicie składy. Kurs był lepszy na Anglików i to właśnie Anglicy wygrali ten mecz i zagrają ze zwycięzcą dzisiejszego meczu pomiędzy, no wieczornego, pomiędzy Ukrainą a Szwecją. Moim zdaniem to jednak Szwecja awansuje, bo Szwedzi też mają silną defensywę, ale też jakoś super sobie nie radzili, bo to wiadomo, oni z Hiszpanią 0-0, ze Słowacją ledwie 1-0 po karnym, na 3 bramki po naszych błędach, więc no, jakoś super się nie prezentują, ale błędy umieją wykorzystać, więc no raczej moim zdaniem Szwecja przyjdzie do tego ćwierćfinału. Będzie ćwierćfinały Belgia, Włochy, Szwajcaria, Hiszpania, Anglia, Szwecja i Czechy, Dania. No i robi się coraz ciekawiej na tym Euro, muszę wam powiedzieć. Lew zagrał swój ostatni mecz jako trener reprezentacji Niemiec. Od kolejnego meczu będzie grać już Flick,
który no to już przed Euro podpisał ten kontrakt. Flicka w Bayernie zastępuje Nagelsmann, więc no już może Nagelsmann sobie ich wykorzystywać już większość piłkarzy do treningów. Chyba że na urlop jadą, bo no większość no z Bayernu Müller jest, Kimmich, Musiala, Neuer, Gnabry, Goretzka. No i kto tam jeszcze jest taki, no... O! Sané, Sele. No dużo jest piłkarzy. Jeszcze Lewy już odpadł z Polską. Hernandez nawet tam nie zagrał w tych mistrzostwach. Niepowołany. A Pawarda powołali? Muszę zobaczyć. No, spalaj się. Nie chcę się czekać 15 godzin, aż ty się włączysz. Nie, to nie to. Francja, Szwajcaria. Składy. Grał Pawart? Nie wiem. Grał Pawart, czyli jednak dostał powołanie. Ale on też chyba do Monachium wraca. Albo na urlop. Dobra, bo już ten film jest... No miał być o meczu Niemcy, Anglia, a... Jest o tym, co się wydarzyło ostatnio z Euro, ale... No dobra, macie dłuższy odcinek. Macie tam dłuższy odcinek, cieszcie się. Dobra, w tym odcinku to na tyle. Do zobaczenia i... Elo.